Dramatyczne wideo uzyskane przez agencję Reutersa pokazuje kilku funkcjonariuszy uwalniających mężczyznę z awionetki, która rozbił się krótko po starcie w dzielnicy Pekojmy, jak podają lokalne media. Policjanci i pilot są zaledwie kilka metrów od torów, kiedy przejeżdżający pociąg niszczy samolot. Samolot miał nieudany start i wylądował na torach kolejowych na popularnym skrzyżowaniu, powiedział Luis Jimenez, 21-letni kompozytor muzyczny, który nakręcił film. Na kilka sekund przed uderzeniem policjanci uratowali pilota, a kawałek odłamka samolotu prawie mnie uderzył. Pilot został opatrzony i jest w stabilnym stanie, jak podają lokalne media. Nikt w pociągu nie odniósł obrażeń. Materiał wideo zamieszczony na Twitterze przez Departament Policji w Los Angeles pokazał nagranie z kamery, na którym funkcjonariusze wyciągają z samolotu krwawiącego pilota. Departament pochwalił swoich funkcjonariuszy, mówiąc w Twecie, że wykazali się heroizmem i szybkim działaniem, ratując życie pilota, który awaryjnie lądował na torach kolejowych. Źródło: Reuters.